i pod koszem szukają swojej przewagi polonistki. Piękne dogranie Klaudii Sosnowskiej do Martyny Leszczyńskiej. Aleksandra Kędzierska, step back, taki fantastyczne zagranie i skuteczny rzut, prowadzenie Polonii Warszawa. Natalia Bucyk. Nieskutecznie, ale zbiórka w ataku. Jeszcze raz Natalia Bucyk za trzy i teraz skutecznie Aleksandra Kędzierska. A świetne zagranie dwójkowe i Joanna Rudenko. Klaudia Sosnowska. A świetnie teraz dwójkowo z Justyną Kowalską, ta faulowana. Aleksandra Kędzierska, podanie krosowe na drugą stronę. Dobre, teraz pod sam kosz, podanie i Joanna Rudenko. Kędzierska do rogu, do Klaudii Sosnowskiej. Pod koszem Martyna Leszczyńska. No ładna akcja trzech wysokich. Justyna Kowalska trafia, 10 punktów prowadzenia. I teraz Aleksandrów, Alicja Jarząb wchodzi, zablokowana i jeszcze dotknęła piłki. Zaleceniami trenera Rozwadowskiego na spokojnie. Martyna Leszczyńska pod koszem, faulowana i trafia. Po obwodzie krąży piłka w Polonii. Rzut za 2 punkty Oli Kędzierskiej. Znów świetnie pod kosz Martyna Leszczyńska. Jędrez Łódzki przeszedł na obronę strefową. Rozrzucenie po obwodzie. Ładnie krąży ta piłka. Teraz Joanna Rudenko z pół dystansu. Za krótko, ale zbiórka w ataku. I wykończenie przez Klaudię Sosnowską. Troszkę za głębokie to podanie do Oli Kędzierskiej, ale świetne minięcie Ola Pląsek. Piłka dobrze krąży po ataku. Świetnie zeszła pod sam kosz Alicja Janczak, odnaleziona przez Olę Kędzierską. Martyna Leszczyńska punktów 8. Wszystkie polonistki już punktowały. A teraz Martyna Leszczyńska. Teraz świetnie, a znowu świetna dwójkowa. Walczyły tą piłkę, ale nieskutecznie w kontrataku i ta Ola Kędzierska, taki zwolniony Eurostep i skutecznie wykończona akcja.